Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani Danuta Chlupowa. Czy Danuta Chlup? Jak mam przedstawić panią? Można i tak, i tak. Oficjalnie nazywam się Danuta Chlupowa. Tak mam w dokumentach zapisane, tak też podpisuję swoje książki, z tym, że w polskim środowisku często używam także polskiej wersji nazwiska bez tej końcówki owa, czyli Danuta Chlup. I tak podpisuję się na przykład w gazecie Głos, w gazecie Polaków mieszkających w Czechach, w której pracuję. Mhm. Czyli artykuły są często Chlup podpisane, a książki Chlupowa. Tak. Mhm. Książki Chlupowa. Dobrze. To zanim przejdziemy do książek, to zapytam panią najpierw o artykuły, bo jest pani dziennikarką, pisze pani o sprawach tak. Polaków mieszkających na Zaorzu. Zgadza się? Zgadza się, tak. Mhm. Bo rozumiem, że urodziła się pani w czeskim Cieszynie, później była pani w Suchej, tak? W Suchej Górnej, tak. W Suchej Górnej i cały czas jak gdyby jest pani związana z tym miejscem, z Suchą Górną. Tak, ja jakiś czas tam mieszkałam w Chawierzowie, a teraz znowu wróciłam przed 15 laty do Suchej Górnej, ponieważ wybudowaliśmy tutaj domek i mieszkam w zasadzie w rodzinnych stronach. Dom pod lasem. Tak, domek pod lasem, zgadza się. Jesteście jedyni sami samotni tam, w tym lesie? Nie, no nie wiem, czy niestety, czy na szczęście nie, ale w każdym razie jest tu dosyć dużo domów i z roku na rok ich przybywa, rosną nowe. No, no tak, tak, grzyby rosną po deszczu, a chyba domy też w lesie tak, po deszczu. Też chyba. Chyba też. I pracuje pani jako dziennikarka, ale jest pani też pisarką. Trzecia powieść. Najpierw była Blizna, później była trzecia, jak to się nazywa ten tytuł? Żebym trzecia, nie... trzecia terapia. Trzecia terapia, a teraz mamy Organistę, tak? Organistę jak z Martwej Wsi, tak? Organista z Martwej Wsi to jest ten polski tytuł. Tak, Organista z Martwej Wsi, dokładnie. Hmm. Skąd u pani zainteresowanie no, historią? Bo w sumie w każdej z tych powieści można znaleźć tę drugą płaszczyznę, drugi tak. czas, historia, to co było. Dlaczego pani pisze takie powieści? Ja myślę, że... A nie roman Sidła na przykład, czy komedie romantyczne? Ja myślę, że historia, jeśli chodzi o historię tutaj regionu, moich rodzinnych stron, to zawsze jakoś tak trochę się nią interesowałam, ale na pewno to zainteresowanie się wzmogło w momencie, kiedy przed około 14 laty podjęłam pracę właśnie w gazecie, w Głosie, wówczas nazywał się jeszcze Głos Ludu. Ponieważ pisząc o mniejszości polskiej na Zaolziu, nie sposób pominąć historii, ponieważ wiadomo, że ta mniejszość, dlatego Polska jest na Zaolziu, ponieważ różne zawirowania historyczne właśnie spowodowały to, że Polacy mieszkają też po czeskiej stronie granicy. Właśnie w gazecie często poruszamy tematy związane z historią regionu. Miałam okazję się spotkać, robiąc różne wywiady czy reportaże z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze albo pamiętali czasy wojny, powojenne i tak dalej. No i oczywiście dzięki temu dowiadywałam się coraz więcej na ten temat i też rosło moje zainteresowanie tym tematem. Mhm. Tak, bo na przykład, żeby nie zdradzać całości, na przykład Organista z Martwej Wsi, tak? Tam jest nie tylko historia, ale tam jest na przykład też wątek autyzmu. No tak, moje książki właściwie, nie piszę książek historycznych, nie można ich nazwać, że to są książki stricte historyczne. Raczej określane bywają jako książki obyczajowe z historią w tle, czyli są tam wątki obyczajowe, bardzo często poruszam wątek winy, kary, tego, kto ma prawo osądzać postępowanie innego człowieka i tak dalej. A ten autyzm? Ale autyzm, no właśnie, autyzm pojawił się właściwie takim impulsem do tego, żeby umieścić w mojej powieści także autystycznego bohatera, nastoletniego chłopca, który ma taką lżejszą formę autyzmu, dzisiaj określaną jako zespół Aspergera. Impulsem do tego było to, że poznałam pewnego chłopca, konkretnego nastolatka, bardzo uzdolnionego muzycznie, strzyńca, który właśnie ma zespół Aspergera i pomimo, że ma ten pewien handicap, to naprawdę osiąga sukcesy muzyczne, ale osiąga je dzięki temu, że w dzisiejszych czasach te dzieci mają wsparcie.
wsparcie lekarzy, wsparcie różnych instytucji, organizacji itd. Tymczasem ja umieściłam to autystyczne dziecko w mojej powieści, która toczy się w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy ani w Polsce, ani w Czechosłowacji praktycznie nie mówiło się o autyzmie. Te dzieci były uważane albo za chore psychicznie, albo niedorozwinięte umysłowo i na pewno nie miały żadnego wsparcia. Było im o wiele trudniej. Mm-hmm, tak. Nie zaciekawił jeszcze ten wątek więzień i tajnych mszy odprawianych na terenach właśnie więzienia. Czy może Pani coś powiedzieć tak, żeby nie zdradzić całości fabuły, a zachęcić czytelników? Bo książkę bardzo dobrze się czyta. To nie jest jakaś nudna historia, jak niektórzy sobie mogą myśleć. Proszę opowiedzieć o tych więzieniach i o tych mszach. Właściwie jednym z takich głównych wątków mojej powieści jest sprawa tego, że jeden z bohaterów trafia do więzienia. Nie będę właśnie zdradzała jakoś zbyt dużo, ale chociaż zostaje skazany w procesie karnym, to jednak ten proces karny ma też podłoże polityczne, co właściwie było charakterystyczne dla lat 50., prawda, dla ery stalinowskiej, zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji. Ten mój bohater mieszkający na Zaolziu trafia do czechosłowackiego więzienia komunistycznego. I ja, pisząc właśnie akcję tej powieści, zainteresowałam się bardzo tym, jak wówczas te więzienia wyglądały, jakie tam były warunki i tak dalej. I przeczytałam kilka książek, takich opracowań naukowych właśnie na ten temat, plus wspomnienie więźniów, tych, którzy byli właśnie w tych zakładach karnych osadzeni. No i dowiedziałam się mnóstwo ciekawych rzeczy, także o tym, o przebywających w więzieniach duchownych, księżach, biskupach i innych ludzi związanych z Kościołem, którzy byli w tamtych czasach prześladowani politycznie. No i tam właśnie pojawił się też ten wątek albo te informacje o tajnie odprawianych mszach, o tajnej dystrybucji komunii wśród więźniów, czyli wykorzystałam to także w mojej powieści, kreśląc jej tło historyczne, które jak najbardziej jest oparte na faktach. A o wysiedlaniu i niszczeniu wsi to Pani się dowiadywała też z różnych źródeł? Bo ten motyw też pojawia się Pani. Tak, tak, ten motyw jest bardzo ważny i właściwie nazwa powieści, Organista z martwej wsi, już sobie ukrywa ten wątek, ponieważ ta martwa wieś staje się martwą z powodu wysiedlenia ludności i zburzenia domów, no ze względu na wydobycie węgla, prawda? Tutaj w Zagłębiu, czy karwińskim, czy po polskiej stronie, znamy tę historię chyba wszyscy, że niektóre miejscowości musiały ustąpić wydobyciu węgla. Czyli to nie było dla mnie jakieś odkrycie, o którym bym teraz przeczytała, bo wiadomo, że o tym słyszałam od dziecka, mieszkając w tym regionie. To jest kwestia losów różnych ludzi, których znam, moich krewnych, znajomych, przodków, powiedzmy, i tak dalej. Czyli to jest taka raczej u nas tutaj znana kwestia, ale na przykład niekoniecznie jest ona znana czytelnikom z innych regionów Polski, gdzie nie ma tego przemysłu, gdzie nie ma tego górnictwa. Tak, i dlatego warto na pewno sięgnąć po Organistę z martwej wsi. Wiem też, że Blizna chyba też będzie wydana w języku czeskim, czyli stara się Pani również dotrzeć do tych czeskojęzycznych czytelników. Kiedy wydałam Bliznę przed 3 laty, wówczas no dosyć dużo ludzi pytało mnie, czy ona nie pokaże się przypadkiem po czesku. Ja mówię, no to nie jest taka prosta sprawa, musiałoby być wydawnictwo zainteresowane i tak dalej. No i w końcu nie wiem, czy bym się zdecydowała w ogóle jakoś proponować tę Bliznę do czeskiego wydania, gdyby nie fakt, że w ubiegłym roku bardzo dużą popularność zdobyła sobie powieść czeskiej pisarki, pochodzącej tutaj z regionu karwińskiego, Karin Lednickiej, która wydała książkę, powieść Szikmy Kostel, czyli Krzywy Kościół. Tytuł odnosi się do nachylonego kościoła w Karwinie. I ta powieść w Czechach zdobyła ogromną popularność. Powieść o naszym regionie, o historii naszego regionu zdobyła ogromną popularność. Stała się jednym z bestsellerów naprawdę największych zeszłego roku. I to mnie tak jakoś zachęciło do tego, żeby moją powieść osadzoną tutaj w historii naszego regionu również zaproponować czeskiemu rynkowi wydawniczemu, ponieważ jak widać zainteresowanie tym regionem jest w całych Czechach. No i muszę powiedzieć, że zwróciłam się do dwóch wydawnictw czeskich, takich dosyć znanych. I jedno wydawnictwo właściwie od razu wyraziło chęć wydania Blizny w języku
języku czeskim. Zobaczymy oczywiście, czy spotka się to z jakimś sukcesem, czy nie, ale w każdym razie wszystko wskazuje na to, że ta blizna w języku czeskim się ukaże właśnie w tym roku. A Organistę z Martwej Wsi można znaleźć i w księgarni w Cieszynie, tak? Chyba na Głębokiej. Można znaleźć też u Kornela, tak? I w internecie. We wszystkich właściwie tych popularnych księgarniach internetowych, jak Bonito, Empik, nawet z odbiorem w salonie, na przykład w Cieszynie, w Bielsku-Białej chyba jest stacjonarnie, w Empiku, o ile się orientuję. We wszystkich księgarniach internetowych można zamówić Organistę z Martwej Wsi. Super. Czy już ma Pani pomysł na kolejną powieść? Tak, mam pomysł na kolejną powieść. Nawet zaczęłam ją pisać, później przerwałam to pisanie ze względu na pracę nad czeską wersją blizny, ale już się cieszę, jak wrócę do tego pisania. Zdradzę na razie tylko tyle, że będzie to znowu historia wojenna, ale odgrywająca się w pewnym specyficznym środowisku. Tym razem właśnie po polskiej stronie, też na Śląsku Cieszyńskim, a na polskim Śląsku Cieszyńskim. No to na pewno będzie ciekawa i na pewno w przyszłym roku, w 2022, będzie można ją przeczytać, prawda? Bo tak ile trwa? Tak około roku, metę, prawda? Tak mniej więcej, no rok, półtora roku. No. Oczywiście pracuję zawodowo, czyli tego czasu na pisanie nie mam aż tyle, ale będę się starała, żeby w przyszłym roku nowa powieść znów się ukazała. A jest Pani po studiach ekonomicznych. Skąd to zainteresowanie pisaniem, literaturą i tworzeniem? Ja lubiłam pisać już jako dziecko. Będąc 12-13-letnią dziewczyną, pisałam sobie takie opowiadania do zeszyta, takie do szuflady, prawda? Nawet brałam udział w takich konkursach literackich dla młodzieży, które wówczas organizowało popularne czasopismo Płomyk w Polsce. I udało mi się nawet wygrać główną nagrodę w jednym z tych konkursów. Co ciekawe, wówczas miały to być opowiadania oparte na wspomnieniach rodziców albo dziadków i tak dalej. I ja już wtedy w tym opowiadaniu opisałam jakby losy mojego dziadka, który podczas wojny był na pracach przymusowych w Niemczech. I opisałam jego powrót z Niemiec na piechotę, jak wracał pod koniec wojny do domu, do Suchej. To było treścią tego mojego opowiadania napisanego w wieku 14 lat. I właśnie za to opowiadanie zdobyłam swoją pierwszą nagrodę literacką w czasopiśmie Płomyk. No to faktycznie, no, ale później potem, Tak się zaczęło, ale potem wybierając zawód, mimo wszystko jakoś zdecydowałam się na bardziej praktyczny kierunek, na studia ekonomiczne, tym bardziej, że zgłaszając się na studia, to były jeszcze druga połowa lat 80., w Czechach jeszcze dosyć mocno trzymał się komunizm. Wiedziałam, że zawód dziennikarza jest takim zawodem w ówczesnym reżimie bardzo spolityzowanym, że trzeba pisać pod dyktando tej partii komunistycznej, co by mi nie odpowiadało i w ogóle no, pochodziłam z takiej rodziny, która nie za bardzo miała z komunizmem po drodze. Dlatego nie zgłosiłam się wówczas na studia dziennikarskie i dopiero po latach dostałam się do tego zawodu. No tak, no jest Pani zadowolona, na pewno przynosi Pani radość. Tak, lubię tę pracę. Oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale myślę, że jednak plusów jest zdecydowanie więcej. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani Danuta Chlupowa. Zachęcamy do znalezienia Pani książki w różnych miejscach i można również przeczytać inne, Blizna i Trzecia terapia. Dziękuję. I czwarta, o której jeszcze nie wiemy, jaki będzie tytuł, bo to tajemnica. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, miłego tygodnia dla Państwa. Do widzenia, do zobaczenia.